Drodzy Państwo, Janusz Szajna z nami. Ćwierćfinał dla niego, piąte, ósme miejsce w tych regionach zakończy dzisiejszy turniej Polskiej Ligi Tenisa, turniej m.in. w Warszawie. Zadowolony jesteś ze swojej gry? Generalnie tak. No, ostatni mecz dość gładko przegrałem, ale Leszek w takiej formie to myślę, że może każdego pokonać, więc nie mam do siebie większych pretensji. Walczyłem, dałem z siebie co mogłem. W paru gemach może zabrakło trochę szczęścia, ale nie miałem dzisiaj nic, co mógłbym przeciwstawić. Jak wczoraj zaczynał się turniej, to ćwierćfinał wziąłbyś w ciemno, czy niekoniecznie? Wiesz co, ciężko powiedzieć. Jak przeglądałem grupy i potem już widziałem, kto z której grupy na kogo trafia, bałem się, no bo jakbym trafił na Łukasza Cyreńskiego, no to pewnie bym odpadł w 1/8, natomiast no, w ciemno może nie, no bo to zawsze chcę dojść jak najwyżej, więc myślę, żebym nie brał, natomiast tak z przebiegu turnieju jestem zadowolony. Mówiłeś, że zagrasz w kolejnych turniejach, tak? Jest taki plan oczywiście, natomiast tak jak mówiłem, to wszystko zależy jeszcze od planów wakacyjnych, od turniejów ITF-owskich, po których też jeździmy. Natomiast myślę, że na pewno będę w Sopocie i postaram się być też w Katowicach. Super. To w takim razie wielkie gratulacje, bo mimo tego, że to jest ćwierćfinał, no to jednak jest to ósemka najlepszych zawodników tego turnieju. Wprawdzie awansu do turnieju finałowego PLT Masters nie udało się uzyskać, ale jak weźmiesz udział w kolejnych, to dokładnie szansa jeszcze jest. Powiedz mi na koniec, kto według Ciebie dzisiaj wygra te rozgrywki? Jeszcze 5 zawodników zostało w grze, 3 półfinalistów, no i tych 2 panów, którzy teraz będą mierzyć się w ostatnim ćwierćfinale. Znaczy powiem tak, dzisiaj jak rozmawialiśmy o tym rano, to no, nie znając jeszcze drabinki, oczywiście nie wiem jak to tam jest poukładane, no byłem pewien, że Rafał z Łukaszem będą grać w finale, natomiast no, po tym co zagrał teraz Leszek, już taki pewny nie jestem, myślę, że może któremuś z nich bodajże z Rafałem w półfinale będzie grał ewentualnie pokrzyżować szyki, bo naprawdę w takiej formie to go dawno nie widziałem. Janusz tutaj najlepiej zachęcił Państwa do tego, aby pozostać z nami. Za chwilę o godzinie 15 ma się rozpocząć ostatni ćwierćfinał. O 16, 17 lecą półfinały i o 19 wielki finał. A Tobie jeszcze raz wielkie gratulacje. Dziękuję bardzo. Byłeś także najpotężniejszym graczem tego turnieju. To na pewno. Ile tutaj w bicepsie jest? O, wiesz co, dawno nie mierzyłem, ale teraz była trochę redukcja, więc 10 kilo spadło, zostało 106, więc nie jest źle, ale jeszcze z 5 kilo planuję spuścić. Czemu spuszczasz? Wiesz co, no u mnie to jest dłuższa historia. No ja grałem gdzieś, połączyłem w którymś momencie tenisa z siłownią, gdzie mocno rozrosłem do 130 kilo. Tenisa odstawiłem, natomiast zatęskniłem za tenisem, wróciłem. No i generalnie tak ta siłownia przeszkadza, przez to otwartego backhandu nie gram tak, bo mnie wszystko trzyma. Natomiast staram się to łączyć, ale parę kilo jeszcze potrzebuję zrzucić, żeby było jeszcze lepiej na korcie. Czyli jeszcze kilka miesięcy i będziesz na równi z Reszkiem Wrześniem. Wagowo na pewno nie. Ale po prostu dasz radę z nim grać, bo wiem, że no ta waga przeszkadza być może. Jest to tak, my z Leszkiem graliśmy kilkakrotnie, bo też znamy się od lat i raz wygrałem, parę razy przegrałem, ale generalnie te mecze były takie w miarę wyrównane. No dzisiaj nie miałem, tak jak mówię, nie miałem nic, co mógłbym jemu przeciwstawić, bo grał no, fenomenalnie. Tak, więc myślę, że on się był w super formie, ja nie mam do siebie jakichś wielkich pretensji, bo grałem się naprawdę dobrze. Natomiast mówię, tak dysponowany jak był dzisiaj Lesiu, to myślę, że każdemu będzie ciężko z nim grać. Były derby południowej Warszawy, tak? Bo we dwójkę jesteście z południa gdzieś? Jest co, Lesiu? Tak. Ta, no niedaleko Lesiu mieszka, tak, dokładnie. Można powiedzieć, że południowo-zachodniej, tak. Dobra, jeszcze raz dzięki. Dziękuję bardzo.